Nie tylko uczestnicy sprawdzą dziś swoją wiedzę o podróżach. Wystarczy odwiedzić stronę internetową www.podróżżycia.com.pl. Maroko. Jeśli wierzyć Jimowi Dżarmuszowi, to tu wampiry jeżdżą na wakacje, żeby posłuchać lokalnej muzyki. Targi pełne egzotycznych przypraw, góry, pustynie, słońce, no nie wiem czego chcieć więcej. Zwycięzca dzisiejszego odcinka będzie miał okazję zwiedzić perłę Magrebu. Witam wszystkich, ja się nazywam Kasia Kwiatkowska, a to jest program Podróż Życia. Czas poznać naszych uczestników. Nazywam się Danuta Szczerbik, mieszkam niedaleko Brzegu Opolskiego. Tomek Nowicki, jestem z Biłgoraja, ale studiuję w Krakowie na uczelni górniczo-hutniczej. Nazywam się Marcin Nowak. Nazywam się Przemysław Tchórz, mam 25 lat, pochodzę z Parczewa. Przyjechałem z Bytomia, chociaż jestem gorolem, czyli nie Ślązakiem, nie Hanysem. Jestem nauczycielem, pracuję w gimnazjum, uczę fizyki i geografii. Studiowałem geografię, świetny czas, w ogóle polecam wszystkim studiować to, co się lubi. Niestety nie można było w tym czasie wyjeżdżać, bo studenci geografii nie mają wakacji, taka ciekawostka. To znaczy, jak się kończy sesja, to mają tak zwane zajęcia terenowe. Moją wymarzoną podróżą życia jest Wietnam. Fascynuje mnie ten kraj, jego egzotyka. Chciałbym pojechać do Nowej Zelandii, ponieważ jest tam unikalna flora i fauna oraz wspaniałe krajobrazy. Do tej pory udało mi się odwiedzić kilka krajów europejskich, w tym niektóre z nich autostopem, co jest naprawdę niesamowitą przygodą. Zwiedziłem około 16 krajów w Europie, plus jeden poza Europą. Najczęściej podróżuję niskobudżetowo, autostopem i z dużym plecakiem wraz z namiotem. Myślę, że to jest wspaniała forma podróżowania, ponieważ nie tylko można poznawać zabytki i wspaniałe miejsca przyrody, a także ludzi. Moim marzeniem jest, aby przejechać quadem na safari pośród dzikich zwierząt, ponieważ wtedy poczuję się wolny i myślę, że to będzie wspaniała przygoda. To co? Zaczynamy naszą wycieczkę? Tak. Dobrze, słuchajcie, no to najpierw musimy wylosować miejsce, do którego się wybierzemy. W tym celu zakręcimy szklaną kulą. Proszę bardzo, kręć się, kulo, kręć, bo chcemy pojechać gdzieś daleko najlepiej. O, ale na razie w miarę blisko, bo zostajemy w Europie. W tej serii pytań macie po 5 punktów do zdobycia, a na odpowiedź jest 5 sekund. Marcin, zaczynamy od ciebie. Jedna z największych atrakcji turystycznych stolicy Anglii to London Eye. Co kryje się pod tą nazwą? Koło obserwacyjne, centrum astronomiczne, siedziba premiera. Odpowiedź A, koło obserwacyjne. No ale oczywiście to jest gigantyczne koło, taki wielki diabelski młyn, z którego możemy podziwiać panoramę całego Londynu. 5 punktów dla ciebie. Tomku. Autorem fresku Sąd ostateczny w kaplicy Sykstyńskiej jest Michał Anioł, Francis Bacon, Bernardo Bellotto. Zaznaczamy odpowiedź A, Michał Anioł. Michelangelo Buonarroti. Oczywiście, że to Michał Anioł. Namalował to arcydzieło. 5 punktów. Przemek, twoja kolej. Jednym z symboli Barcelony jest Antonio Gaudi. Gaudi był piłkarzem, architektem, filozofem. Odpowiedź B, oczywiście, że architektem. No pewnie, no tak, oczywiście, że nie piłkarzem i nie filozofem. 5 punktów, no na razie jest łatwo. Danusiu, twoja kolej. Nosal, góra, która wznosi się na 1206 metrów nad poziom morza, leży w Tatrach, a może w Bieszczadach albo w Karkonoszach. Odpowiedź A, Tatry. No Tatry, 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 tak, to są Tatry, oczywiście. Między Doliną Bystrą a Doliną Olczycką. 5 punktów. Spojrzę tak sobie. No tak, wszyscy macie po 5 punktów. Same piątki. Pora ruszyć gdzieś dalej. No to znowu zakręćmy tym globem. Hop. Rączo się kręci i wylądowaliśmy w Ameryce Południowej. Będą przygody, a zobaczymy jakie. Teraz możecie zdobyć po 10 punktów. No to Marcin, jedziemy. W kwietniu 1982 roku rozpoczął się konflikt zbrojny nazywany wojną o Falklandy Malwiny. Jakie kraje brały udział w tej wojnie? Wielka Brytania, Urugwaj, Wielka Brytania i Argentyna, Chile i Argentyna. Odpowiedź B. Spójrzmy, czy chodzi o odpowiedź B. Tak, masz rację. Wielka Brytania i Argentyna to były te kraje. 15 punktów tym sposobem masz. Tomek. Stolicą Gujany jest Newtown, St. Louis, Georgetown. Wybieram odpowiedź C, Georgetown. Oczywiście, że to jest Georgetown. Tutaj znajduje się port, uniwersytet. To jest największe miasto Gujany i masz również 15 punktów. Przemek. Yerba Mate to największe jezioro Argentyny, sanktuarium jezuickie w Boliwii, napar z liści ostrokrzewu. Odpowiedź C. Czy aby na pewno? Na pewno. No tak, no pewnie, że na pewno. A pijesz yerba mate? Piłem. Podczas studiów piłem, tak. 15 punktów. Pięknie to wszystko wygląda. Jeszcze tylko Danusia. Danusiu? Aleja wulkanów znajduje się w Brazylii, a może w Chile albo Ekwadorze? Chile. To jest B. Czy to jest Chile? Może to jest Brazylia, ale to tak naprawdę nie jest Chile, tylko niestety Ekwador. Danusiu, nie dołączyłaś do grona piętnastkowiczów. 5 punktów. No to co, nie ma co zwlekać, trzeba stąd uciekać. Gdzie indziej też jest ciekawie. Zobaczymy, dokąd popłyniemy, pożeglujemy, pofruniemy i to jest Azja. No to będą przygody. Znowu 10 punktów do zarobienia. Marcin, dla ciebie od razu pytanie, wyzwanie. Jeżeli dobrze odpowiesz na to pytanie, które ci teraz zadam, będziesz mógł podjąć ryzyko i odpowiadać na następne. No ale dobrze, najpierw zobaczmy to pierwsze pytanie. Leżące w Mongolii jezioro Hubsugu nazywane jest Małym Bajkałem, Jeziorem Gwiazd, Jeziorem Zwycięstwa. Odpowiedź A. Bajkał, no niezła bajka, Mongolia, Bajkał, Mały Bajkał. No masz rację. Tak, to jest Mały Bajkał i leży w północnej części Mongolii przy granicy z Rosją. To jest drugie co do wielkości jezioro w Mongolii i jedno z największych jezior świata. Masz 25 punktów, a powiedz mi, jaka jest twoja decyzja? Czy podejmujesz wyzwanie? Z Azji. Tak? Tak. A, z Azji to podejmujesz. No dobra, zobaczmy, jak brzmi to pytanie. Torii, charakterystyczny element architektury japońskiej to... brama, fontanna, czy może kanał? Brama. Strzelasz, czy wiesz? Strzelam. Dobrze strzelasz. To jest charakterystyczna brama, którą łączą umieszczone na górze dwie belki. Ale masz farta. 35 punktów. Tomek, pytanie dla ciebie. Koń Przewalskiego, jedyny współcześnie żyjący gatunek dzikich koni, zamieszkuje przede wszystkim tereny Azerbejdżanu, może Mongolii, a może Rosji. Zaznaczmy odpowiedź C, Rosji. Czy te konie narowiste biegają po rosyjskich stepach i czy one są tam takie dzikie? Czy w Rosji ktoś może być dziki? Boję się, że to w Mongolii jest ich królestwo. To jest gatunek praktycznie wymarły na wolności, a nazwę wzięły te konie od rosyjskiego żołnierza Nikołaja Przewalskiego, dzięki któremu opisano je po raz pierwszy. Mongolia to jest kraina wolnych koni. Masz 15 punktów, nie przejmuj się, jeszcze masz szansę na odrobienie tych strat. Przemek, też masz 15 punktów. Zgadza się. Ale za chwilę możesz mieć 0, ponieważ to pytanie, które ci teraz zadam, to pytanie mina. Jeżeli na nie nie odpowiesz, to ci zabiorę te wszystkie punkty. więc lepiej odpowiedz na pytanie. Proszę cię o to. Najwięcej wyznawców w Tajlandii ma szintoizm, islam czy może buddyzm? Odpowiedź co? Buddyzm. No nawet się nie zawahałeś, ale to... No pewnie, że się nie zawahałeś, ponieważ buddyzm wyznaje 95% pogodnych Tajlandczyków, no i 25 punktów znajduje się na twoim koncie, uniknąłeś bomby. Gratulacje. Cieszę się. Danusiu, dla ciebie puchar. Jeżeli odpowiesz teraz poprawnie, to zdobywasz podwójną ilość punktów, czyli po prostu 20. No. Najwyższy szczyt Korei Północnej to... Paktusan, Halasan, Parkchan, Wok. Korea Północna. Widzę, Danusiu, że będziesz chyba strzelała. Śmiało, Danusiu. Obstawiaj. Obstawiam B. Halasan. Ładnie brzmi, ale chodziło o Paktusan. To jest góra, która oddziela Koreę od Chin. Na dodatek na jej szczycie znajduje się Jezioro Niebiańskie w takim kraterze, który jest na szczycie tej góry. 5 punktów. No ale mamy przed sobą następną podróż. No i zobaczymy, co to będzie. W związku z tym kręci się tutaj to wszystko, to nasze ciało niebieskie i jedziemy na antypody. Australia i Oceania stoją przed nami otworem i mamy po 15 punktów do zarobienia. Marcin, jak nazywa się słynny nowozelandzki lodowiec? Lodowiec Tasmana, lodowiec Joste Dalsbren, lodowiec Svartisen. Stawiam na A. Po prostu Tasmana. Bejce nie pasuje. Tak, masz rację, to jest lodowiec Tasmana. Te dwa lodowce o skomplikowanych nazwach to lodowce norweskie. Marcin, masz 50 punktów. Tomasz, dziękuję. Dla ciebie wyzwanie i czytam pierwsze pytanie, potem zdecydujesz, co dalej. Lady Knox to nazwa nowozelandzkiego prądu wodnego, masywu górskiego, gejzeru. Zaznaczyłbym odpowiedź B, masywu górskiego. To zaznaczyłbyś, czy zaznaczyłeś? Masyw górski. Zaznaczam odpowiedź B. Masyw górski, odpowiedź B. No to będziesz miał 15, ponieważ chodzi tutaj o gejzer. Najpopularniejszy gejzer w ośrodku turystycznym Rotorua. 15 punktów. Przemysław. Przed tobą szansa na zarobienie kolejnych punktów, do którego morza Australia nie ma dostępu. Morza Koralowego, Morza Timor, Morza Karskiego. Odpowiedź C. Przemek, jaki ty jesteś? Ty wszystko wiesz. Oczywiście Morze Karskie wchodzi w skład nowego oceanu, najmłodszego, arktycznego. Tak, to prawda. I masz 40 punktów tym sposobem. Nanusiu, twoja kolej. Budynek Wystawy Królewskiej znajduje się w Sydney, Melbourne, Perth. W Sydney. W Sydney? Też nie. Skarb Melbourne niestety nie znajduje się w Sydney. To jest wielkie, wspaniałe miejsce w Melbourne, otoczone słynnym ogrodem Carlton i wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Muszę cię, Danusiu, zostawić z 5 punktami. Marcin i Przemek wchodzą do finału. Natomiast Danusiu, Tomku, wam bardzo serdecznie dziękuję, a my widzimy się za chwileczkę w finale. Przemku i Marcinie, bardzo serdecznie was witam w finale. Ładne macie punkty. No i co, dzisiaj gramy o Maroko, ale tak w ogóle to przecież będziemy grać o podróż marzeń. Przemku, ty chcesz jechać daleko, bo jak już to daleko, czyli do Nowej Zelandii. Zgadza się, tak. No i co tam będziesz oglądał? Też Hobbita, czy jakoś trochę inaczej? Nie, zamierzam spotkać lud tubylczy Maorysów, tak? Jak również chciałbym podziwiać przepiękną florę i faunę Nowej Zelandii. No właśnie, te gigantyczne takie paprocie drzewiaste. Tak. To jest wspaniałe. Marcin, a ty, co ty będziesz robił w tym Peru? Przede wszystkim zawsze marzyłem o Machu Picchu. Generalnie cywilizacja Inków fascynuje mnie od zawsze mocno, poza tym, że jest taka daleka. Poza tym mamy ślady polskie piękne, czyli Ernest Malinowski, który da się odkryć w dzisiejszym Peru wciąż. No to wspaniale. Słuchajcie, niech wygra lepszy. Powodzenia wam życzę. No i zaczynamy drugą rundę. Zaczniemy, Marcin, od ciebie. Popatrz się tutaj, przyjrzyj się, dokąd byś chciał pojechać na początku. Tutaj masz czwórka. Czwórka, dobrze. Pytanie numer 4, a za ile to będzie, panie Marcinie? Ile pan zaryzykuje? 20. 20, no wiem, dobrze, trudna decyzja na początek, okej, spróbujmy. A pytanie brzmi, jak nazywa się antyczne miasto na terenie Jordanii, znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, w którym większość budynków została wykuta w skale? Akka, Petra, Szatila. B. Jest uśmiech, jest pewność. Tak, to jest dobra odpowiedź. Oczywiście chodzi o Petrę. To tam miał niesamowite przygody Indiana Jones i to tam jest niesamowicie pięknie. 70 punktów. Bardzo fajnie. Opłaciło się. Przemek, przed tobą szansa na zdobycie punktów. A dokąd się wybierzesz? Numer 5. Piąteczka. To jest jakaś chyba włoska przygoda. A ile punktów? 15. 15, dobrze. Jeb Garbandella, bohater filmu Wielkie Piękno, jest mieszkańcem Wenecji czy Rzymu, a może Neapolu? Odpowiedź A. W zeszłym roku Oscary wygrał włoski film Wielkie Piękno i jego główny bohater mieszkał w pięknym, wiecznym mieście w Rzymie. Wenecja jest bardzo piękna, ale niestety nie zagrała w tym filmie. Muszę ci zabrać 15 punktów. Marcin, masz 70 punktów. Dokąd chcesz pojechać? 3. Krótko i zdecydowanie 3. A za ile punktów zagrasz? Za 30. Dobra. Zobaczmy. Gdzie znajduje się tak zwana Grota Patriarchów? Tyr, Nablus, Hebron. C. Długo się zastanawiałeś, Marcin. Denerwowałam się. Czy słusznie się denerwowałam? Niesłusznie, ponieważ masz rację, zarabiasz kolejne punkty. Hebron, tak, chodzi o miasto palestyńskie, a w tej grocie pochowano rzekomo Abrahama, Izaaka i Jakuba. Masz 100 punktów. Fajnie to wygląda. Przemek, masz 25, musisz troszeczkę podratować swoją sytuację. Najpierw wybierz kierunek. 6. Dobrze, ruszamy do Afryki. Za ile punktów zagrasz? Za 25. Wow. Dobrze, czytam pytanie. Lalibela to zabytkowa świątynia w Etiopii, tradycyjna potrawa z Kenii, staroegipski fresk. Odpowiedź A. Jesteś pewien? Nie. A wiesz, co się stanie, jeżeli to nie będzie dobra odpowiedź? Wiem. Dobra. Czy to jest... Marcin, powiedz, czy to jest dobra odpowiedź? Tak. No skoro Marcin tak mówi, to prawda. Tak, 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 zarabiasz kolejne 25 punktów i masz już 50. Oczywiście, masz rację. Okay. Fajnie. 50 i 100. Ciekawie się robi. Marcin, wybieraj pytanie. To może dwójka. Dwójka, dobrze. A za ile grasz? To jest ciekawe. Za... $15. O, taka taktyka. Ciekawe bardzo. Nie, spoko. 15. Granma to nazwa kubańskiego posła w parlamencie, narodowa potrawa Kubańczyków, nazwa jachtu rewolucjonistów. C. A wiedziałeś? Czy nie wiedziałeś? Czy strzelałeś? Metodą odrzucania niepasujących spróbowałem. A tak intuicyjnie troszkę strzeliłeś. Na kuchni i bardzo dobrze, świetnie odrzucasz. Bo masz rację, rzeczywiście to jest jacht, to jest nazwa jachtu, na którym rewolucjoniści pod wodzą Fidela Castro przybyli na Kubę w 1956 roku i masz 115 punktów, trzeba było postawić więcej. Przemek, twoja kolej. Powiedz, jak ty postąpisz w tej sytuacji? Jakie wybierzesz pytanie i za ile zagrasz? Może siódemeczka? Siódemeczka, a za ile to jest ciekawe? Ile mam? Masz 50. 50. Za wszystko. Za 50 punktów. Wow, niezły jesteś. Super, to czytam pytanie. Wulkan, który jest znany z największej w dziejach ludzkości erupcji z II wieku naszej ery, to Mauna Loa, Tongariro, Raupehu. Odpowiedź C. Odpowiedź C. Okej, to co mam z powrotem zapytać Marcina? Tak. Czy to jest dobra odpowiedź, jak myślisz, Marcin? Nie wiem. Nie wiesz? Niestety nie wiem. Przemek, trafiło ci się trudne pytanie. Wiedziałem, że Mauna Loa na pewno nie. Aha. No i wybór był pomiędzy Tongariro a Raupehu. Tak. No i wybrałeś odpowiedź C. A szkoda, bo trzeba było wybrać odpowiedź B. I byłoby super fajnie, a tak zostawiam cię z zerową punktacją. I Marcin na pewno wygrywa wycieczkę do Maroka. No chodziło o Tongariro. Przemek, ale grałeś fantastycznie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Natomiast teraz pytanie do Marcina. Oczywiście chcesz zdobywać kolejne punkty. Tak. Bo walczymy o podróż marzeń. Tak. Więc te dwa pytania należą do ciebie, które weźmiesz jako pierwsze i za ile zagrasz? Najbliżej Maroka jest 8, może to nawet Maroko czy Algieria. Więc wezmę 8. 8, a za ile zagrasz? Stówka. Wow, brawo. Jeszcze nie było tutaj takich deklaracji. Podoba mi się. Czytam pytanie w takim razie. Jakie kolory dominują w krajobrazie tunezyjskiego miasteczka Sidi Bouessaid? Czerwony i biały, zielony, czarny i biały, niebieski oraz biały. Dobrze, że byłem. Słucham? Dobrze, że byłem. Byłeś? Co? No to o czym mamy rozmawiać, skoro widziałeś to miasteczko na własne oczy i po prostu było niebiesko-białe. Brawo, masz 215 punktów, Marcin. Jesteś pierwszym uczestnikiem, który przekroczył magiczną barierę 215 punktów. So hot. Dzięki. A zawalczysz o coś więcej? A jak to zrobić? No, aha, zostało jeszcze jedno pytanie. Może obstaw je tak jakoś malutko, żeby... Ja nie wiem, bo po prostu aż szkoda tracić tych 215 punktów. Tym bardziej, że Antarktyda, co się można się schłodzić nieźle. Dobra, no, to może tak symbolicznie obstaw. Strasznie bym... Zresztą nie mogę ci doradzać. 10? 10? Nie, ja ci nie doradzałam. Dobra. Za 10? Czy za 200? Za 10. Dobra, za 10. Zobaczymy. Chłodne, mroźne pytanie. Na jakim archipelagu wysp znajduje się stacja arktyczna Palmera? Na archipelagu Palmera, Sandwich Południowy, czy może na archipelagu Shetlandów Południowych? W takim razie stawiam na to, że to było super podchwytliwe i daję A. Tak, i to było super podchwytliwe, ponieważ archipelag Palmera odkrył Nathan Palmer w 1820 roku. Cholera, trzeba było postawić więcej. Jesteś niesamowity, to jest rekordowa liczba punktów, Marcin. Gratuluję serdecznie, dziękuję wam obu bardzo. A to była Podróż Życia. Do zobaczenia za tydzień. I wszystko jasne. Marcin Nowak pobił wszystkie rekordy i awansował na sam szczyt tabeli. Już za tydzień dowiemy się, kto wygra Podróż Życia. Dokąd pojedzie zwycięzca? Ameryka Południowa, Karaiby, Finlandia, a może Hawaje?